Cześć. Witaj w kolejnej prorozwojowej rozmowie. Tym razem moim gościem będzie Paweł Czerwiński, autorytet na rynku nieruchomości. Paweł posiada duże, ponad 10-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, a także był jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Mieszkanicznik, które zrzesza inwestorów w mieszkania na wynajem. W tej rozmowie Paweł opowie o tym, jak widzi w najbliższych miesiącach sytuację na rynku, a później rozszerzy ją także o przewidywania na kolejne lata. Będę też pytał Pawła o to, jak konflikt za wschodnią granicą wpływa i będzie wpływał na nasz rynek nieruchomości. Porozmawiamy też o tym, czy możliwe jest wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce, a także odpowie na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy mamy teraz pieniądze do zainwestowania. Koniecznie oglądaj do końca. Zaczynamy. Rozpoczynamy rozmowę. Cześć Paweł. Cześć Piotrze. Cześć Piotrze i witam wszystkich. Pierwsze pytanie, takie dość ogólne, natomiast ważne w czasach, w których dużo się zmienia na rynku. Jak właśnie ty interpretujesz aktualną sytuację, którą mamy właśnie na rynku w tym momencie? Z perspektywy inwestora, z perspektywy osoby, która chce kupić swoje pierwsze mieszkanie, to wszystko zależy właśnie od punktu widzenia, czy tego, co nas interesuje. Ja mogę powiedzieć, jak wygląda z punktu widzenia inwestora. No, przede wszystkim czasy są dosyć ciekawe, bo osoby, które długo działają na rynku, wiele lat, przede wszystkim mogą mieć takie wrażenie, że no, ceny mocno poszalały i ceny, do których przyzwyczailiśmy się kupować nieruchomości, no już dawno są, znajdować okazje, już dawno są nieaktualne i trochę z bólem serca przychodzi kupowanie kolejnych jakichś mieszkań, robienie jakichś kolejnych inwestycji i postrzeganie tego potencjalnie jako okazja inwestycyjna za ceny nominalne wyższe niż ostatnio sprzedawane nieruchomości. Więc no, mamy inflacja i no, w ogóle cała sytuacja tutaj na rynku mocno wpłynęła na postrzeganie i musimy po prostu szacować nieruchomości w innych ujęciach, no, czy to w ujęciu dostępności mieszkań, czy w ujęciu nieruchomości wyceniać w pracy, czy no, po prostu patrzeć na to z innej perspektywy. Serdeczna prośba o zasubskrybowanie tego kanału, aby mogły do Ciebie docierać kolejne wartościowe rozmowy. A jak w najbliższych miesiącach Twoim zdaniem będą kształtować się ceny nieruchomości? No, ja nie widzę za bardzo powodu, dla którego ceny nieruchomości w najbliższych miesiącach, w krótkim okresie, miałyby nominalnie oczywiście spadać. Jest bardzo duży, cały czas jest luka mieszkaniowa, dużo, dużo nieruchomości brakuje na polskim rynku. Różne raporty na ten temat mówią. Natomiast deweloperzy trochę wstrzymali produkcję nowych mieszkań. Kredyty też nie widać sytuacji takiej, żeby stopy procentowe gwałtownie miały spaść, żeby dostępność kredytów była jeszcze większa, więc nie widzę powodu, dla którego nieruchomości miałyby w krótkim okresie gwałtownie spaść. I to, co chyba takim jest jakby ważnym dla mnie wyznacznikiem w kwestii takiego postrzegania cen nieruchomości, to jest zdolność, potencjał do zakupu mieszkania przez osobę młodą, osobę, która, nie wiem, dostała pracę. Ja pamiętam, jak dla przykładu, żeby zobrazować, o czym myślę, dla przykładu pamiętam, jak ja zaczynałem pracę w branży IT w korporacji, to pamiętam, że
było mnie stać na około, na kredyt oczywiście, na, miałem zdolność kredytową na zakup około 100-metrowego mieszkania w nowym, ładnym osiedlu w stolicy, w Warszawie. I teraz jak biorę pod uwagę taką osobę, która zaczyna pracę, biorę jej wynagrodzenie, też na B2B załóżmy, bo ja wtedy zaczynałem na B2B, i biorę jej potencjalne zarobki i sprawdzam te zarobki przez zdolność kredytową, jaką mogłaby dostać, to taka osoba mogłaby, byłoby ją stać na zakup przy pomocy kredytu oczywiście bankowego, na zakup jakiegoś tego mieszkania około 60 metrów kwadratowych, więc przede wszystkim widać, że zdolność kredytowa, jakby dostępność kredytów i dostępność mieszkań jakby dla Polaków spadła. No i To też jest ważne, ważne są aspekty, więc tych sił, które się tutaj pojawiają, jest oczywiście dużo, no i są jeszcze aspekty jakieś tam zewnętrzne, oczywiście tam geopolityczne, o których to już ciężko mi tutaj prognozować, natomiast w tych następnych kilku miesiącach nie widzę jakichś powodów dla gwałtownych zmian na rynku. Drogi widzu, podziel się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzu. To może wyruszmy trochę perspektywę, jak twoim zdaniem sytuacja będzie wyglądała w najbliższych latach? Czy ten taki cykl już dość długi, wzrostowy, z małymi perturbacjami, ale jednak ciągle w górę, będzie powoli dobiegał końca i doczekamy się jakiegoś odreagowania albo nawet spadków na rynkach nieruchomości? No to jest ciekawe pytanie i dosyć ciężko jest prognozować w długim okresie, bo jest za dużo czynników, które na to wpływają. Natomiast przede wszystkim no, z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o inwestora, który również inwestuje w nieruchomości na wynajem, to widać, że po pierwsze rynek najmu zaczyna się mocno instytucjonalizować, że wchodzi dużo firm na rynek polski, właściwie zaczynają wchodzić dużo firmy, które inwestują w nieruchomości na wynajem, w całe bloki, w całe osiedla na wynajem i właściwie przed jakimś większym wejściem na polski rynek zatrzymuje ich brak regulacji na polskim rynku, jak i kapitał, który mają dostępny w euro. Więc to jest, a czynsze od najemców w Polsce dostają w złotówkach, więc to są jakieś tam dla nich ryzyka. No i rynek jest nieuregulowany, czyli fundusze inwestycyjne wolą stabilne powiedzmy 6% niż niestabilne raz 2%, raz 20% i raz minus 3%. Więc to nie jest rynek, na którym bardzo ochoczo wchodzą fundusze inwestycyjne. Natomiast wydaje mi się, że to będzie powodowało też zwiększenie cen mieszkań. No i właśnie powstaje taka luka mieszkaniowa, która powoduje, że młodych ludzi robi się coraz bardziej zachód, można by Piotrze powiedzieć, że coraz bardziej młodych ludzi nie stać na nieruchomości. Te nieruchomości jakby nam zaczynają odjeżdżać cenowo. Odchodzimy od tego takiego pewnie, co nawet zauważałeś u swoich, nie wiem, rodziny, rodziców, przywiązania do swojego M, nie? Że każdy musiał mieć M, swoje mieszkanie, w stronę takiego zachodniego stylu, że sobie wynajmuje takiego, czy jak informatycznego software as a service, tak, że po prostu mieszkamy w danym miejscu, to wynajmujemy mieszkanie, nie potrzebujemy tego mieszkania, to je po prostu oddajemy klucze i tam nara. Więc zaczynają te, no i teraz też firmy inwestycyjne wchodzące z dużym kapitałem, wchodzą z dużą bardzo optymalizacją kosztową. No jeżeli inwestują w budynki i kupują naraz na przykład, nie wiem, 100 czy 200 czy 300 kuchni, lodówek i tak dalej, no to dla nich ceny takich rzeczy są zupełnie inne niż dla pojedynczego inwestora. No i kolejna rzecz, to myślę, że będzie właśnie, będą lobowane regulacje na tym rynku, czyli takie ze względu na bezpieczeństwo związane z przygotowywaniem właśnie mieszkań na wynajem. To jest jeden aspekt. No a drugi aspekt, który może wpłynąć na, który powinien wpłynąć na znowu na spadek cen nieruchomości, no to mielibyśmy
zliberalizowanie polityki kredytowej, czyli po prostu większą dostępność kredytów i spadek stopy procentowej, czyli bardzo kredyty, żeby były tańsze. No i zachęcenie deweloperów uwolnieniem różnych regulacji do budowy mieszkań, do budowy wielu mieszkań. No, widzimy raczej chyba w drugą stronę jakieś próby bardziej regulacji i wprowadzanie kolejnych jakichś tam przepisów dla deweloperów, które tak utrudniają nowe budynki lub je podrażają. Ja się dokładnie nie znam na ustawach deweloperskich, natomiast w wielomieszkaniówce wiem, że tam mają powstawać place zabaw, inne rzeczy, tak, które oczywiście są bardzo fajne, natomiast trzeba pamiętać, że no po prostu to zwiększa koszty inwestycji, zwiększa koszt tego PUM-u, nie? Czyli jednostki metra kwadratowego, którą deweloper na końcu wyprodukowuje. Więc musimy wiedzieć, że no za wszystko na końcu musimy zapłacić, nie? Więc to jest jakby coś za coś, nie? Nie możemy być takimi populistami, którzy tam twierdzą, że okay, to będzie bardzo miło, ale za darmo, no bo to tak nie działa, nie? Tak, zdecydowanie. Ja sam wyznaję taką zasadę, tą właśnie prozachodnią trochę. Wiem, że ty też tak samo miałeś, być może wciąż masz, że te mieszkanie, w którym jestem, wynajmuję po prostu, bo w krótkim terminie to się dużo bardziej opłaca. Ludzie nie do końca to kalkulują, a tak naprawdę w ciągu swojego życia jednak, jeżeli planujemy zmieniać te mieszkanie przynajmniej kilka razy, to ten wynajem zaczyna być znacznie bardziej oczywisty. Oczywiście można kupić mieszkanie z perspektywą inwestycji na własność, ale samemu wynajmować często zdecydowanie bardziej opłaca się ten najem, taki prozachodni model, a dopiero, zresztą tak jak się nam kojarzy to na zachodzie, dopiero gdy już jesteśmy starsi, gdzieś zapuszczamy korzenie na stałe, no to wtedy owszem można skorzystać z tej opcji i kupić sobie coś na własność, no bo wtedy to ma większy sens. Tak, z pewnością, to znaczy tak, przede wszystkim jako z perspektywy osoby, która posiada nieruchomości, mogę powiedzieć, że no nie opłaca się posiadać na przykład, nie wiem, 100-metrowego mieszkania na wynajem dla kogoś, bo no, zwrot z inwestycji nie jest wysoki. Opłaca się, powiedzmy, sprzedać to mieszkanie i załóżmy, że zarówno wartość tej kwoty, za którą sprzedalibyśmy takie mieszkanie, kupimy, nie wiem, 3 kawalerki. No to opłaca się bardziej mieć 3 kawalerki na wynajem. Po pierwsze, ze względu na optymalizację pustostanu, po drugie, no, koszty remontu są, czy odświeżeń są mniejsze i tak dalej, więc opłaca się bardziej wynająć od kogoś 100-metrowe mieszkanie i samemu w nim mieszkać, a jednocześnie posiadać, kupić za to 3 kawalerki na wynajem i wynajmować komuś innemu. To jasne. I dodatkowo nieruchomości, które, nie wiem, są bardziej luksusowe, mają wyższą taką amortyzację rzeczywistą, o których tam już gdzieś tam też opowiadałem, że no po prostu droższe jest ich zużycie, jakby takie, taka upływ czasu, nie? Taki ząb czasu, który dotyka, powiedzmy, lepiej przygotowane mieszkanie, jest droższy niż takie, powiedzmy, mieszkanie budżetowe, taką kawalerkę, nie wiem, w standardzie bardzo ładną, ale w standardzie, powiedzmy, IKEA, w standardzie takim budżetowym dla studenta, dla osoby, która przyjechała do pracy, więc ja się z tym zgadzam. I też robiłem przez wiele lat w ten sposób, co ty. Tak, więc to jest fajny pomysł. Oczywiście my z natury, jak to ludzie, przywiązujemy się do czegoś i nie wiem, też to jest jeszcze jakiś aspekt, jak się ma rodzinę, dzieci, no to dzieci tym bardziej się przywiązują, chciałyby mieć jakiś swój kąt i tak dalej, więc wchodzimy jeszcze też w jakieś inne tam aspekty. Natomiast finansowo oczywiście, że to ma jakiś sens, szczególnie jak nie wiem, dzisiaj też większość z młodych osób pracuje zdalnie i możemy sobie pomieszkać 2 lata tutaj, 2 lata gdzie indziej, wykonując tę samą pracę po prostu przez komputer czy przez internet. Możemy nawet zmienić kraj. Mam też sporo znajomych z branży IT, którzy siedzą, nie wiem, na Maderze, w Indonezji, w różnych krajach i po prostu wykorzystują jeszcze tą siłę nabywczą, ich pieniędzy, ich wiedzy, mieszkając w tanich krajach, czy po prostu w takich krajach, jakim się podoba, więc to jest tak model bardzo mocno zachodni, taki dosyć fajny. Chwila dla sponsora, czyli mnie.
Jeżeli potrzebujesz stronę internetową, pozycjonowanie czy marketing internetowy, kampanię reklamową w Google czy na Facebooku, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Namiary na mnie znajdziesz w opisie do tego filmu. To jeszcze tak troszkę kończąc ten wątek, który wcześniej zaczęliśmy. Sytuacja na wschodzie Polski. Jak ona będzie wpływała na sytuację nieruchomościową u nas w kraju? Oczywiście chodzi o wojnę na Ukrainie. A także no, możesz się odnieść, jaki wpływ wywiad Takera Carlsona z Putinem mógł mieć wpływ na tą sytuację? No, ja powiem może jak wywiad, to ciężko, znaczy to bardziej pewnie politycznie i taki, no rzeczywiście to jest sprawa może bardziej dla polityków i dyplomatów. Natomiast jeżeli chodzi o jak wygląda obecnie, no przede wszystkim też posiadamy mieszkanie na wynajem i powiem szczerze, że głównie w Warszawie. Natomiast jakby myślę, że 8 na 10 telefonów, które odbieramy, nawet 9 na 10, to nie są od Polaków. Mamy powiedzmy wszystkie półki najmu, bo od mieszkań na pokoje, po jakieś tam kawalerki wielopokojowe i apartamenty. Jest bardzo dużo osób ze wschodu, właśnie z Ukrainy, z Białorusi. I co ciekawe, to też oni są jakby z różnych widać sfer, bo mamy teraz jakiś apartament wolny na wynajem i przyjeżdżają młodzi ludzie z Ukrainy pięknymi samochodami, widać, że bardzo bogaci, którzy szukają mieszkania na wynajem za kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. I widać, że tych klientów właśnie ze wschodu jest bardzo dużo. Oczywiście tam są jakieś wyzwania do weryfikacji ich zarobków, oczywiście, czy oni będą płacić i tak dalej, czy oni nie chcą przyjechać tylko na miesiąc i skorzystać z takiego mieszkania jak z Airbnb, a my po prostu szukamy kogoś, kto będzie mieszkał co najmniej rok. Natomiast dużo widać w ogóle też ludzi już tak dodając jeszcze z różnych innych krajów, z Ameryki Południowej, z jakichś krajów naprawdę mocno egzotycznych, których do tej pory w Polsce nie było. I myślę, że ta sytuacja na Ukrainie, no nie, znaczy ja też nie jestem geopolitykiem, ale no nie wygląda zbyt dobrze, jak rozmawiam po prostu z Ukraińcami, z osobami, z którymi się znam i przyjaźnimy. No nie wygląda zbyt dobrze, no i ta wojna powoduje, że myślę, że coraz więcej osób, które u nich mają pieniądze, myślą o tym, żeby przeprowadzać się do Polski. W większych miastach widać, jak bardzo dużo, nawet tak patrzę przez okno odruchowo, punktów usługowych powstaje, założonych właśnie przez Ukraińców czy Białorusinów, więc no to powoduje też tak, że oni po pierwsze coś myślą albo coś o wynajęciu, albo o czymś zakupie, więc no wpływają bardzo mocno na rynek. No i my jako mieszkaniecznicy też bardzo mocno widzieliśmy to, jak wojna na Ukrainie wybuchła. To można sobie przypomnieć i popatrzeć na wszystkie wykresy dostępności mieszkań. Ja pamiętam, jak w Warszawie próbowałem sprawdzić, po ile wystawić pokój. No i jakąś analizę porównawczą chciałem zrobić. I pamiętam, że przy jakiejś tam stacji metra na północy Warszawy znalazłem tylko jeden wolny pokój podobny, bo po prostu były wszystkie jakby wymiecione, po prostu z rynku zdjęte, nic nie istniało. No i jest pewna korekta teraz, że trudniej, myślę, że mieszkania trudniej jest znaleźć najemcę, tak jak to było jeszcze chwilę temu. Ceny najmu bardzo poszły do góry, aż do jakichś poziomów abstrakcyjnych, więc pewne jakieś tam korekty, czy pójście tego, tak mówiąc kolokwialnie, że wykres trochę poszedł w bok, tak, że tutaj musimy trochę zobaczyć, co się będzie dalej działo. Dodatkowo rynek najmu mamy sezonowy, taki przynajmniej jeżeli chodzi o stolicę, że najlepszym sezonem jest po prostu taki sezon studencki, tam gdzieś wrzesień, październik, kiedy studenci wracają, jest większe zapotrzebowanie na rynku i tak dalej. Więc to chyba w każdym mieście akademickim, bo w Katowicach jest dokładnie to samo. No tak, więc ja myślę tak, że no
będziemy potrzebować coraz więcej tych mieszkań, nie? I to się za bardzo nie zmieni i wydaje mi się, że część z tych osób, które już tutaj przyjechała, to tak jak z Polakami, którzy tam dawno, jak ja kończyłem liceum, wyjeżdżali do Anglii, nie? Do pracy, to część wróciła, część tam została, założyła rodziny i tak dalej. To tak myślę, że tak samo będzie po prostu z osobami z Ukrainy czy z Białorusi, które tutaj przyjeżdżają, że one po prostu tutaj zostaną, nie? I i tak jestem zdziwiony, powiem szczerze, że ci wszyscy ludzie się gdzieś zmieścili, bo pamiętam, że w telewizji była mowa o tym, że tam kilka milionów ludzi zaraz jak wybuchła wojna na Ukrainie, wybuchła, to mówiono o kilku milionach. No i tak sobie myślimy, tam pamiętam z jakimiś osobami właśnie też, którzy tam dokonują jakichś analiz, mówimy, no dobra, niech to będzie tam, że to jest 400 tysięcy przyjedzie do Warszawy. Podzielmy to nawet przez 4, że się mylimy. Niech to będzie 100 tysięcy, nie? I niech te 100 tysięcy to będą czteroosobowe rodziny, czyli to jest 25 tysięcy unitów jakichś mieszkań na wynajem, nie? No to po prostu 25 tysięcy unitów jakichś nieruchomości wolnych na wynajem, no w Warszawie nie istniało, to po prostu jakby nie było szans, nawet nie wiem, z jakimiś pokojami i tak dalej. Ja nie wiem, jak się stało, że ci wszyscy ludzie się gdzieś tam pomieścili, no ale jakoś to zagrało, bo wiem, że po prostu też jakieś władze miast się spodziewały jakichś sytuacji, w których, nie wiem, ludzie będą spać na dworcach autobusowych, czy będą potrzebne jakieś hale gimnastyczne i tak dalej, ale jakoś się to wszystko gdzieś tam ten rynek wyregulował, nie? I to też ciekawe, Piotrze, zobacz, że żadna tam pomoc magiczna jakiegoś rządu, jakiegoś socjalnych lokali nie była potrzebna. Zobacz, to wszystko się gdzieś jakby zadziałało, nie? Rynek jakoś odpowiedział, nie? No. To pokazuje, że kurczę, ten wolny rynek to faktycznie sobie potrafi radzić, a wiemy chociażby sprzed kilku lat z tej kryzysowej sytuacji, o której nie będę nazywał po imieniu, że interwencje państwa bardziej szkodziły tak naprawdę niż pomagały. Więc, no, komplikowały, tak. No tak. No, oczywiście rynek odpowiedział zwiększeniem cen i tak dalej, natomiast tak to wyglądało, nie? Tak to wyglądało, ale no jakiejś takiej sytuacji kryzysowej myślę, że nie mieliśmy, nie? To jeszcze miałbym do ciebie takie pytanie z innej całkowicie strony, natomiast wciąż regularnie pojawiają się jakieś tam plotki mniej czy bardziej uzasadnione o podatku katastralnym. I teraz właśnie pytanie, czy to może być takie powolne gotowanie żaby, czy jest to raczej jakiś element gry politycznej mało istotniej, żeby po prostu gdzieś tam zaistnieć, coś powiedzieć? Jeżeli chodzi o podatek katastralny, to ja pamiętam, jak rozmawialiśmy na spotkaniach mieszkaniecznika, jak go zakładaliśmy, to było pewnie 10 lat temu, i ten temat podatku katastralnego się cały czas przewija i wszyscy tak właśnie myślą, że to wolne gotowanie żaby i tak dalej. No mi przede wszystkim wydaje się, że my nie jesteśmy jakby strukturalnie trochę, nawet jakbyśmy chcieli, załóżmy, dzisiaj wprowadzić, nie, jakby taka była wola polityczna, to nie mamy do tego za bardzo systemów, bo trzeba by było jakoś wycenić mieszkania, a gminy nie mają do tego za bardzo narzędzi. No a druga sprawa, myślę, że to jest dosyć, nie ma na to klimatu, jakby po prostu jeszcze chyba z tego, co jakieś ankiety widziałem, ale nie wiem, jak mocno one są prawidłowe, to jest około 20-kilku% osób w Polsce chciałoby coś takiego wprowadzić, więc to jest na razie chyba zbyt mało. I myślę, że dodatkowo nie wiadomo jeszcze, wiesz, po prostu jakie miałyby być warunki, czy od trzeciego mieszkania, czy od pierwszego, czy od wielkości mieszkań. Już pewnego rodzaju jakby zapędy, ograniczenia inwestorów są wprowadzane. Jest ten podatek PCC zwiększony, tak, od ponad piątego mieszkania, od szóstego mieszkania, jak kupujesz po prostu u notariusza, to PCC masz wyższe. Znowu masz 0%, jeżeli kupujesz swoje pierwsze mieszkanie w życiu, więc są pewnego rodzaju, już widać, jakieś regulacje, które mają
zniechęcić ludzi do inwestowania po prostu w nieruchomości, nie? Więc ja podatku katastralnego na ten moment się jakoś bardzo nie obawiam. No też każdy świadomy inwestor zdaje sobie sprawę, że z racji tego, że jest to podatek, który objąłby wszystkich inwestujących, no to tak naprawdę zapłaci go koniec końców najemca i pod tym względem można sobie spokojnie wziąć taki głęboki oddech i uspokoić się. Owszem, będą jakieś zawirowania przez jakiś czas, natomiast suma summarum rynek sobie to wyrówna. Tak, oczywiście. No, oczywiście. No to pytanie jest, wiesz, jak bardzo on będzie progresywny, no bo rynek na końcu liniowo przekształci to dla najemcy. Natomiast no, jeżeli to będzie jakoś bardzo mocno progresywne, że nie wiem, od 10 mieszkania bardzo dużo płacisz, no to wtedy rzeczywiście tych wszystkich kosztów nie przerzucisz na najemcę, ale z pewnością to znowu jakby podniesie cenę najmu dla zwykłych ludzi, nie? No, więc to też nie jest jakby w mojej ocenie dobry pomysł. To teraz tak, zbierając wszystko to, o czym mówiliśmy dzisiaj do kupy, weźmy taki przykład, że mam pieniądze do zainwestowania. Co najlepiej teraz zrobić? Wstrzymać się, zainwestować, czy poczekać jeszcze trochę? O, to jest bardzo trudna. Staram się unikać trochę takich rad, bo to wszystko zależy przede wszystkim ile pieniędzy, jaką mamy sytuację w życiu, czy to są pieniądze, których potrzebujemy bardzo w krótkim okresie, czy długim i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jeżeli myślimy o inwestowaniu na rynku nieruchomości, no to i po prostu posiadanie, nie wiem, jakiegoś portfela mieszkań na wynajem jako zabezpieczenia, bo przede wszystkim pamiętajmy, że to często też zapominamy o tym, że nieruchomości na wynajem to nie jest tylko cash flow comiesięczny, tylko też to jest, to też jest takie wealth, takie po prostu bogactwo, taki nasz majątek, który z grubsza można powiedzieć, że chroni nas przed działaniami inflacyjnymi i no nawet nie wiem, ostatnio patrzyłem na jakiś przykład jakiejś swojej kawalerki z warszawskiej Woli, którą kupowaliśmy w 2010 roku za 150 tysięcy złotych. To ona dzisiaj pewnie jest gdzieś możliwa, cena transakcyjna by była, nie wiem, 350 do 400 tysięcy, w zależności od tam pewnie stanu, w jakim jest. I teraz gdybyśmy porównali to do sytuacji, w której w tym 2010 roku ja wpłacam te środki na lokatę i z odsetek sobie żyję i po prostu imprezuję, chodzę tam gdzieś do baru i piję piwo. I tak samo z tego, co, a drugi Paweł, z tego, co dostaje z najmu, też chodzi z tym pierwszym Pawłem na piwo i obaj sobie przez te 10 lat wypili dużo piwa. To ten Paweł, który miał lokatę, no on już wróciłby do banku i poprosił o swoje 150 tysięcy i on za 150 tysięcy dzisiaj by nie odkupił tej kawalerki, a ten, który kupił kawalerkę, no jego pieniądze dostałby 430 tysięcy, czy 340, czy 350, czy 400, whatever. Tak, czyli na pewno to jest też lepsza inwestycja, znaczy lepszy pomysł niż trzymanie tych pieniędzy na lokacie, nie? To zapewne. I no oczywiście można zająć się takimi inwestycjami, powiedzmy, krótkoterminowymi, czy tam flipami, kiedy kupujemy takie mieszkanie zaniedbane, wkładamy do tego mieszkania jakąś tam, rozwiązujemy, jest jeszcze jakaś skomplikowana sytuacja prawna, rozwiązujemy, spłacamy jakieś długi, jakieś problemy, malujemy takie mieszkanie, odnawiamy, dokładamy taką po prostu wartość w postaci pracy i tego wszystkich materiałów, które tam są, no i po prostu takie mieszkanie sprzedajemy drożej i zarabiamy na swojej pracy, więc to też jest możliwość do pomnożenia swojego kapitału, więc no, trzeba pamiętać, że nieruchomości to jest biznes i jest bardzo dużo pomysłów do zarabiania na nich i myślę, że nieruchomości cały czas będą fajnym pomysłem inwestycyjnym i
i myślę, że młode osoby przede wszystkim powinny się tym też zainteresować z tego względu, że no prędzej czy później będą musiały wejść w ten rynek, tak? Czy właśnie wynajmując mieszkanie i stając po drugiej stronie barykady, jako najemca, czy też po prostu pójść do notariusza i kupić takie mieszkanie kiedyś dla siebie, więc czym więcej mamy punktów doświadczenia, czym więcej mamy expa właśnie w tym, czym lepiej się czujemy, to jest super, więc to jest super, nie popełnimy tych błędów. Mieszkania często są kupowane na długo, tak, nawet agenci nieruchomości mają takie powiedzenie docelowo, zawsze się śmieję, że co to mam umrzeć, więc no tak, a myślę, że też ten rynek się właśnie zmienia, że Polacy statystycznie, jak sobie popatrzymy po pokoleniu naszych rodziców czy naszych dziadków, no to tam nie wiem, raz czy dwa w życiu byli u notariusza, a młodzi ludzie, pewnie pokolenie jeszcze naszych dzieci, no to już pewnie wielokrotnie, więc będzie u notariusza, będą zmieniali te mieszkania, zmieniały miejsce zamieszkania, więc myślę, że warto się, czym wcześniej się tym zajmiemy, tym po prostu lepiej. W porządku. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź, bo właśnie trzeba pamiętać o tej możliwości ochrony kapitału, ochrony majątku przez nieruchomości w długiej perspektywie. No bo właśnie, to jest taka potrzeba pierwszej potrzeby, masło maślane, ale przez to, że to właśnie wartość pieniądza spada, a nie wartość nieruchomości rośnie w dużej mierze, więc trzeba to mieć z tyłu głowy. Natomiast takie jeszcze odniesienie może, a jak w kwestii flipowania? Czy warto teraz flipować takim pod względem biznesowym? To flipować myślę, że znaczy tak, flipować myślę, że warto zawsze, chociaż jeżeli będzie korekta, ale to też dobrze, no rynek, wtedy stajesz się spekulantem, no po prostu stajesz się spekulantem, dokładając jakąś tam wartość do nieruchomości, no bo zakładam, że nie robi, że już na rynku warszawskim zrobienie, powiedzmy, czy w dużym mieście zrobienie takiego flipa typu kupię dzisiaj, sprzedam jutro drożej, bo nie wiem, bo po prostu to raczej się nie zdarza, bo sprzedającemu bardzo łatwo znaleźć cenę tak zwaną godziwą ekonomicznie, czyli cenę, po której sprzedać, więc trzeba dołożyć jakąś tam wartość. I teraz myślę, że to będzie zawsze, bo fliperzy tak naprawdę wykonują trochę taką pracę, do czego to porównać? Można by powiedzieć do takich rybek w akwarium, które sprzątają trochę czasami akwarium. Po prostu zajmują się nieruchomościami, które najczęściej zwykły Kowalski nie chce kupić, bo one są właśnie albo z jakimiś problemami prawnymi, albo są taki gigantyczny remont trzeba zrobić, że dla zwykłej osoby jest to trudno. Czy myślisz, że po prostu będzie trzeba włożyć nie wiadomo jakich pieniędzy? Nie wiem, od czego zacząć, jak wybrać ekipę remontową i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony możemy mówić, co chcemy, ale my jako ludzie kupujemy oczami i po prostu osoby, które szukają mieszkania, wolą kupić mieszkanie gotowe, wyposażone, ładne, zadbane, świeże, pachnące, po prostu takie przygotowane, że wchodzą sobie z walizkami i sobie po prostu w tym mieszkają. I często po prostu fliperzy jakby dostarczają taką usługę i to jest ciekawe, bo mi też się zdarza wielokrotnie robić tak, że kupujemy mieszkanie właśnie do generalnego remontu i jak jesteśmy po zakupie tego mieszkania, tam wchodzi ekipa, zaczyna wszystko burzyć, to nawet wystawiamy takie mieszkanie na sprzedaż już jakby z projektem. I zdarzają się klienci, którzy przychodzą do mieszkania i mówią, o panie, pan nie rób tego remontu, bo każdy chce zrobić pod siebie, że tak jakby dla siebie, że po prostu ja wiem, że to są tylko takie trochę słowa, a tak naprawdę ludzie często nie mają wyobraźni, bo nawet to jest takie bardzo ciekawe zjawisko, że nieruchomości puste wyglądają dużo mniejsze niż jakby wyposażone. Nie wiem, czy zdarzyło ci się być na przykład w totalnie, na pewno, ale w totalnie zdemolowanej łazience, jakby skute w łazienkę wszystko, nie? Czyli łazienka, która ma, nie wiem, 2 metry kwadratowe, wydaje się, że po prostu tam się nic nie zmieści, nie? 3 metry kwadratowe, po prostu totalnie nic. Nawet, nie wiem, geberit, sedes czy coś tam. No a później się okazuje, że jak wszystko zrobisz, nówki, płyteczki, piękne
piękny nowy GBRID i wszystko, no to po prostu ktoś wchodzi i mówi, wow, to jest strasznie funkcjonalnie. Słuchaj, nawet powiem ci, ostatnio byłem, dla mnie było sporym zdziwieniem, że to też jest ciekawa jakby tendencja na rynku, że zaczęło się to od tego, że byłem u tam rodziny w Anglii i oglądałem domy, jakie tam akurat kuzynka kupiła i to był dom, który był położony, szeregowiec, na działce 150-metrowej, 50 metrów z przodu jakby ten taki podjazd, gdzie się mieściły dwa samochody. Dom był zbudowany na działce mającej 50 metrów kwadratowych, jak powierzchnia zabudowy, dwukondygnacyjny, więc masz tam 100 metrów powierzchni zabudowy, minus ściany, odejmij sobie tam, nie wiem, 25%, więc ci zostaje domu 75%, no i z tyłu masz ten backyard taki typowy brytyjski, ścianki i tak dalej. No i sobie myślę, kurde, dom 75 metrów, nie? Gdzie pierwsze parter ma 35 metrów i tak dalej, ale no jakoś to tak, Wszystko zrobione, ludzie mieszkają, mnóstwo tych domów, nie? No i teraz tak właśnie też zacząłem oglądać te domy gdzieś tam pod Warszawą i powstaje dużo nieruchomości, na przykład bardzo właśnie trend jest małych, tak? Jakby po prostu właśnie, to też jest, zobacz, odpowiedź rynku na zmniejszoną zdolność kredytową jakby ludzi, ale potrzeby, tak? Że ktoś chce mieć dom jakby tam z ogródkiem, że chce swój samochód zaparkować i tak dalej, że powstają domy 80 metrów, 40 masz na dole, salon z kuchnią 40 metrów i tak sobie myślałem, kurczę, no niemożliwe, no po prostu niemożliwe, nie? Mimo tego, że posiadamy w swoim portfelu kawalerki 20-metrowe, gdzie jest wszystko na nich, nie? Jakby jest i kuchnia, łazienka, salon, biurko, nie wiem, do pracy i tak dalej, to tak jakoś mi nie mogło przejść, mówię, dom 80 metrów, to przecież jest straszne maleństwo, nie? Ale po prostu jak do niego przyjechałem, do domu pokazowego, to stwierdziłem, kurde, no rzeczywiście wszystko jest, nie? Więc to też jest właśnie fajne, że żeby takie, jak jesteś młodą osobą, która w ogóle nie zna się na rynku nieruchomości, żeby po prostu pooglądać sobie, posprawdzać po prostu, jak coś wygląda i żeby nabrać po prostu tych przekonań na podstawie własnych obserwacji, jak to wygląda. Mimo wszystko, że nawet te przekonania musimy często zmieniać, no bo jak widać, po prostu rynek nie raz, nie dwa nas zaskakuje i pokazuje, że jednak są jakieś nowe trendy na rynku i nowości i tak, no. I my z drugiej strony, jako fliperzy, czy inwestorzy, czy deweloperzy, to możemy się obrażać na rynek, nie? Możemy mieć jakieś swoje zdanie, ale rynek ma to w głębokim poważaniu i jeżeli klient tego potrzebuje, to tak jest, no, tak jest, no, nie będziemy, to trochę tak właśnie państwa działają w tą stronę, że starają się walczyć z rynkiem, nie? Zobacz nawet ten, że 26-metrowa bodajże minimalna kawalerka, a dlaczego, nie? A jeżeli ktoś by chciał 19, to co, nie może kupić, jakby zabraniasz mu? Okej, zabraniasz, no rozumiem, ale tak naprawdę dlaczego, nie? Więc szczególnie, że jest wiele krajów, w których to działa, ludzie w tym mieszkają i co więcej, wielu Polaków, przecież takie nieruchomości były w Polsce, wielu Polaków w takich mieszkaniach się wychowało, nie? Ja mieszkałem całą tam dużą część studiów w 19-metrowej kawalerce i wspaniale wspominam ten czas. To było w centrum Warszawy za to, czyli wykorzystałem jakby lepszą lokalizację versus mało metrów, bo zależało mi na imprezowym miejscu, na maksa, a za to dostałem, za budżet, który miałem, dostałem mega małą kawalerkę, ale była wspaniała i bardzo miło to wspominam. Dzisiaj bym w takiej kawalerce w życiu nie zamieszkał, ale kiedyś była super. No ja też mi się od razu przypomina taki case, wynajmowałem pokój w kamienicy, a później przeprowadziłem się w tym samym mieszkaniu do większego pokoju, który był trochę droższy. Tak naprawdę summa summarum zacząłem później tego żałować, bo
tak naprawdę miałem dokładnie to samo, tylko płaciłem więcej. No może miałem trochę więcej wolnej podłogi w pokoju, ale nie była mi ona do niczego potrzebna, a jedyną faktyczną różnicą, jaką odczuwałem, to było to, że rachunek za opłaty za ten pokój były po prostu większe. Też mogę potwierdzić to, co wcześniej mówiłeś, że sprzedając mieszkanie niedawno, sprzedawałem 3 mieszkania i co ciekawe, w najgorszych warunkach najgorsze pieniądze dostałem za mieszkanie, które miało najlepszą rentowność na papierze, co jednoznacznie potwierdza właśnie to, że ludzie myślą, że kupują Excelem, ale tak naprawdę kupują mieszkania wzrokiem, bo co z tego, że mieszkanie było 3 kawalerki do sprzedania, jedna była najmniejsza na papierze, ale wyciągałem na niej najlepsze zwroty, a mimo to zainteresowanie było mniejsze niż tych większych i też sprzedało się w gorszej cenie całościowo. Czyli ktoś wolał wydać 200 tysięcy, mówimy tutaj o Katowicach, za kawalerkę, niż 170 za mieszkanie, z którego więcej mu zostaje w kieszeni. No ale cóż, tacy jesteśmy, musimy mieć to z tyłu głowy. Psychologia. Mhm. Dokładnie. Bardzo dziękuję, Paweł, za rozmowę. No i od razu mogę zaprosić do kolejnej, którą będziemy prowadzili już niedługo. Dziękuję bardzo również w tym domie. Dziękuję. Na koniec zachęcam do zapoznania się z filmem, który nagrałem z Pawłem Szpakowiczem o zyskownym inwestowaniu w surowce. Link znajdziesz w opisie do tego filmu.